Witajcie! Tematem dzisiejszej pogadanki historycznej będzie Polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Przypomnimy sobie, jak wyglądały przemiany ustrojowe II Rzeczpospolitej. Przypomnę, że w 1919 roku wprowadzono system demokracji parlamentarnej w Polsce, który trwał do 1926 roku, czyli do zamachu stanu, którego dokonał Józef Piłsudski. Zamach stanu to nielegalne, bezprawne przejęcie władzy i tak też się stało w wyniku przewrotu majowego w 1926 roku i nastąpiła zmiana systemu z demokracji parlamentarnej na system autorytarny. Po 1926 roku Polska stała się państwem zarządzanym autorytarnie republiką prezydencką. Ale na razie mamy rok 1918. I jeszcze taki niepewny byt państwowości polskiej. Mapa pokazuje granice państwa polskiego mniej więcej w połowie listopada 1918 roku, kiedy jeszcze nie postanowiono nic w sprawie tych granic, jeśli chodzi o układy międzynarodowe. Granice te nie zostały jeszcze wywalczone przez Armię Polską i Józefa Piłsudskiego i tak mniej więcej wyglądał kształt terytorialny Polski właśnie na początku odzyskania niepodległości. Dlaczego datę 11 listopada uznajemy za ten pierwszy dzień niepodległej Polski? Ponieważ już w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie 11 listopada obchodzono jako święto narodowe, święto niepodległości. Prawdopodobnie nałożyły się na to dwie sprawy. Pierwsza to przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu w dniu 11 listopada 1918 roku. Wiemy, że Piłsudski dzień wcześniej przybył do Warszawy, spotkał się z przedstawicielami władz polskich i właśnie następnego dnia, czyli 11 listopada, Rada Regencyjna podporządkowana jeszcze rządowi niemieckiemu, władzom niemieckim, przekazuje Piłsudskiemu władzę w państwie, jako tymczasowemu naczelnikowi państwa. Poza tym 11 listopada został podpisany w Kąpień rozejm pomiędzy aliantami a Niemcami i jest to również taka symboliczna data końca I wojny światowej. Wiemy, że w 1919 roku miała miejsce konferencja pokojowa w Paryżu, która zdecydowała o kształcie zachodniej i północnej granicy Polski, głównie granicy z Niemcami. Jakie były tereny sporne z Niemcami? Przypominam, tutaj obszarem spornym był Gdańsk, ponieważ zarówno Polska, jak i Niemcy chciały tego Gdańska dla siebie. Ostatecznie decyzją międzynarodową Gdańsk został wolnym miastem, takim obszarem autonomicznym, pod wspólnym zarządem i Niemców, i Polaków. W praktyce, ponieważ większość mieszkańców Gdańska i okolic stanowili Niemcy, to również władze miasta Gdańska, między innymi Senat miasta Gdańska, był zdominowany właśnie przez ludność niemiecką. Kolejnym terenem spornym z Niemcami był obszar Warmii i Mazur i obszar Górnego Śląska. I tutaj miały się odbyć plebiscyty, w których ludność miejscowa miała się opowiedzieć, czy jest za przynależnością do Polski, czy do Niemiec. I wiemy, że te plebiscyty zarówno na Warmii i Mazurach, jak i na Górnym Śląsku przegraliśmy. Ponieważ Polacy nie pogodzili się z utratą Górnego Śląska, wybuchły trzy powstania śląskie, dzięki którym właśnie ta mniejszość polska zamanifestowała opinii międzynarodowej, że nie zgadza się z decyzją przyłączenia Śląska do Niemiec i dała swój wyraz buntu. Dzięki temu Liga Narodów, organizacja międzynarodowa, która powstała na konferencji pokojowej w Paryżu, podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska pomiędzy Polskę a Niemcy na zasadzie etnicznej, narodowościowej. To znaczy Polska dostała te obszary Śląska, na których większość stanowili Polacy i było to dla nas bardzo korzystne, bo były to tereny bardziej uprzemysłowione, z większą ilością kopalń i surowców.
Natomiast Niemcy dostali część Śląska, gdzie większość stanowiła ludność niemiecka i były to tereny właśnie te mniej zasobne w surowce. Także dostaliśmy jakby pod względem terytorialnym mniejszy obszar, bo jakąś 1/3 tego obszaru spornego, 1/3 Górnego Śląska, ale były to tereny no, bardziej wartościowe pod względem takiej bazy surowcowej. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to tutaj decyzję o przyznaniu tych terenów Polsce podjęto dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu, które wybuchło pod koniec grudnia 1918 roku, rozlało się na całą Wielkopolskę i spowodowało właśnie podjęcie decyzji na konferencji pokojowej w Paryżu o przyznaniu tego obszaru Polsce. Wiemy też, że granicę wschodnią Polacy musieli sobie wywalczyć, ponieważ na konferencji w Paryżu postanowiono tą granicę wschodnią oprzeć o tak zwaną linię Kerzona, czyli granicę zbliżoną do dzisiejszej wschodniej granicy Polski, opartą o rzekę Bug. Ponieważ Piłsudski, który pochodził z Wilna, nie mógł się z tym pogodzić, bo to oznaczałoby utratę tych kresów wschodnich tak zwanych, zdecydował się wywalczyć tą wschodnią granicę Polski z Rosją orężem. W latach 1919-1921 miała miejsce wojna polsko-bolszewicka, wygrana przez Polskę, dzięki czemu uzyskaliśmy zachodnią Ukrainę, zachodnią Białoruś, no i również Litwę Środkową, czyli ten kształt Polski w dwudziestoleciu międzywojennym był dosyć zbliżony do kształtu Polski przedrozbiorowej, tej Polski Jagiellonów, o którą właśnie walczył Piłsudski. Piłsudski miał koncepcję Polski, przypominam, federacyjnej, w granicach przedrozbiorowych. Polacy mieliby być tą ludnością dominującą, ale w ramach federacji z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Trochę inną koncepcję granic Polski, ale zbliżoną miał Roman Dmowski, który, przypominam, reprezentował Polskę wraz z Ignacym Paderewskim na konferencji pokojowej w Paryżu. Mapa przedstawia właśnie tą linię Dmowskiego, czyli granicę Polski międzywojennej, o które walczył na konferencji paryskiej. Ostatecznie, słuchajcie, granice Polski wyglądały właśnie tak, jak przedstawia mapa. Gdańsk był wolnym miastem, Warmia i Mazury przypadły Republice Niemieckiej, również większość Górnego Śląska, natomiast Wielkopolska została przyłączona do Polski.